Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, chciałbym dzisiejszy odcinek tylko wyłącznie na podziękowania przeznaczyć dla patronów, w szczególności dla jednego patrona, który tutaj jest praktycznie cały czas. Mało tego, ostatnio się zrobił nawet z niego wydawca. Dla widzów, od których dostaję, że tak powiem, paczuszki na kolejne odcinki, które tutaj dla was nakręcam. Będzie jeszcze teleportacja dzisiaj będzie. Może mi się uda dzisiaj to zrobić. Ja się będę patrzył tutaj, co? Chyba mogę. Słuchajcie, zobaczymy, co jest w tej paczce. Przede wszystkim tak. Ogromne mam podziękowania dla tych patronów, którzy są na Patronite. Czyli tak, nie wiem, czy mogę podawać dane, no bo... Bo nie wiem, no. Głupie przepisy, nie? Będę mówił po imionach tylko. Łukasz D, Wojciech N, Wojciech P, Witold S, Radek R, Paweł K. To są patroni, którzy po prostu wspierają ten kanał. No i mnie przy okazji. Ja wiem, że na Patronite, słuchajcie, kolejna kwestia, jest rozlutownica, że zbieram na rozlutownicę, którą też otrzymałem od was. I teraz tak, no otrzymałem od widza i dokładnie już teraz nie pamiętam nawet nazwiska, także wybacz, sorry, ale nie mogę zmienić tego na Patronite, tego celu, mogę dołożyć inny cel, ale nie mogę zmienić celu na Patronite tylko z tego powodu właśnie, że są patroni. I muszę teraz z każdym indywidualnie uzyskać zgodę, żebym zmienić ten cel. Ale to mało ważne, słuchajcie. Na Patronite tak jeszcze w ramach rozliczenia do tej pory chyba 260 zł. Tak? Teraz zobaczymy, ile było. W tej chwili saldo to tam całe G. Ale się nazbierało... O, 45 delta jest saldo. Nazbierało się 200, tam chyba 60 parę złotych z tego. Oni sobie ucinają tam chyba coś około 20 tam paru procent. Także no 200 zł wybrałem z Patronite do tej pory. I 45 prawdopodobnie jest jeszcze na saldzie. Niech się nazbiera stówka, to może znowu wyciągnę, nie? Musi być stówka, żeby wyciągnąć. Dobra, słuchajcie, podziękowania dla... Nie napisał. Chociaż w środku jest paragon ze sklepu. Czekajcie. Zaraz, właśnie. Jestem na Patronite, to będę wiedział, tylko w wiadomości. Tylko wejdę w wiadomości na Patronite, słuchajcie, i będę wiedział mniej więcej, chociaż imię, nie? Od kogo paczuszka. Gdzie są wiadomości? Wiadomości. Wojciech N, czyli akurat patron tego kanału, ale przede wszystkim jeszcze jest jeden patron właśnie, który non stop widzi to, co ja tutaj robię i cały czas po prostu, że tak powiem, wspiera. I chyba on był pierwszy. Także na koniec się dowiecie może, a ja teraz rozpakujemy paczuszkę, słuchajcie. Paragonik jest za, no, nie małą sumę, 120 zł. Słuchajcie, i co tutaj przyszło? Jest paczuszka, jest obudowa i jest tak. Obudowa to jest klasyk taki plastikowy, o. Może poskładamy sobie obudowę, słuchajcie. To także bardzo dziękuję za ten prezencik. A przede wszystkim i wam też on pomoże, bo nie będziecie musieli słuchać piszczenia, że tak powiem, w głośnikach przy teście wzmacniaczy audio. I to jest tak. Może tutaj pokażę, a przeczytam z paragonu, nie? Czyli tak, termostat audio, znaczy termostat do wiatraka. Tu. Może tak będzie lepiej widać. Dobra. Termostat do nawiewu i wiatrak.
wejścia kolumnowe, dwie pary. Czarny, czerwony, czyli do wkręcenia w obudowę. Dwa przełączniki, włącz, zero, wyłącz, nie no, włącz, zero i włącz. I tak samo włącz, zero i włącz, to są dwa włączniki do wkręcenia w obudowę. Co tu mamy? Gniazdko do zasilania i zasilacz, słuchajcie, do wkręcenia w obudowę i zasilacz do nawiewu, do wiatraka. Także już ci, już pewnie do niektórych wpadło, co to takiego będzie. Słuchajcie, dwa rezystory 100 W 8 Ohm i dwa, to są 8 Ohm, dwa rezystory 100 W, 100 W rezystory, słuchajcie, obciążenia sztucznego. Będziemy składać obciążenie sztuczne do wzmacniaczy, znaczy do testu do wzmacniacza. Dwie setki po 8 ohm, 200 W 4 ohmy, dwie setki. Nie mało to kosztuje, bo chyba 28 zł sztuka. Dzięki. Przede wszystkim dzięki. 100 W 4 ohm, dwie sztuki, czyli 200 W 2 ohmy lub 100 W 8 ohm. Super. Będziemy mieli jeszcze do tego radiator, dokoptuję jakiś tutaj, może znajdę konkretny. Będziemy mieli sztuczny obciążnik do wzmacniacza i śrubki. Słuchajcie, paragonik. Odesłać? Pewnie odeślę. I teraz tak, to by było podziękowania, słuchajcie, z mojej strony. Dobra, teraz tak jest. Miała być teleportacja, ale to jeszcze będzie. Słuchajcie, i największe, najbardziej może, nie wiem, czy szczere, kurcze. Nie wiem, dopóki się nie zatnie kamera, to będę to nagrywał. Słuchajcie, naprawdę ogromne podziękowania dla tego jedynego patrona, który tutaj był od początku. A sobie przypomnijmy, jak to było na początku. Doszedłem. Ładnie podświetlany, nie wiem. Niestety to tylko z tego powodu, że działa FM, brak modulatora, transformatora. Straszne szumy są. Zdjąłem ekran ten z tyłu tutaj, bo tu wpisał 27-28D. Jak pojawiały się wątpliwości, jak liczyć tak skutecznie i rzetelnie liczbę osób, która pojawia się gdzieś na jakimś wydarzeniu? No, nawet rower stoi. A teraz wchodzimy do warsztatu. I wygląda to wszystko tak. W jednym wacie, one fajnie grają. No, moje te kolumienki Tonsilla. Tutaj, tu jedna koło oscyloskopu stoi. Tu, po drugiej stronie, druga. No i tak to mniej więcej wygląda. Zobaczmy jeszcze może tak od samego rogu brzegu. No i... No właśnie, a jak jest teraz, słuchajcie? To mam ogromne podziękowania, także dziękuję dla tego jedynego patrona, który właśnie... był od początku, a poza tym też między innymi, to też między innymi przez niego wszystko się dzieje, no bo on tutaj jest za kamerą w tej chwili, jego nie widzicie, ale on cały czas patrzy dla mnie na ręce. Poza tym ostatnio nawet zaczął cenzurować troszeczkę ten mój kanał. Dużo doświadczenia, że tak powiem, że to, co mi się tutaj udaje, to też jest między innymi dzięki niemu. To nie jest tak, że wszystko ja sam naprawiam. A więc może czas przedstawić, co? Zobaczymy, czy się nie przytnie. On jest, słuchajcie, stoi sobie za kamerką, zaraz wam pokażę. O, tutaj. Tu jest, słuchajcie, nad drzwiami
O, znikłem. Który podsuwa wszystkie pomysły, co będzie w kolejnym odcinku. I jeszcze statyw mi się chodzi, ale słuchajcie, to nic. Teraz się teleportujemy. Dzięki.